Przyjmijmy tak jak poprzednio, że zachodzi taka równość. Ona musi zachodzić dla pewnych x'ów, to znaczy, no nie, nie musi. Zaraz zobaczymy, czy, czy ta równość może zajść. Nie musi, może, może. Więc po lewej stronie, w tej równości, zauważcie, że mamy wzór skróconego mnożenia. Tutaj musimy zastosować wzór a odjąć b do kwadratu. No jak ten wzór rozwiniemy, to wtedy to wyrażenie wygląda tak. 2x kwadrat odjąć 2 razy 2x razy 1, dodać 1 kwadrat. To się równa 3x odjąć 2. Patrzę sobie tutaj na lewą stronę, muszę ją uprościć. 2x do kwadratu to 4x kwadrat, następnie mamy minus 4x dodać 1. To się równa 3x odjąć 2. 3x odjąć 2 przenosimy na lewą stronę ze zmienionymi znakami. Wówczas otrzymamy 4x kwadrat odjąć 7x, dodać 3, a po prawej stronie mamy 0. No i co? No mamy równanie kwadratowe, w którym musimy określić delta. No to liczymy. Minus 7 kwadrat odjąć 4 razy a razy c to jest 49 odjąć 16 razy 3 48 to się równa 1 może tutaj policzę pierwsze rozwiązanie jest takie minus b odjąć pierwiastek kwadratowy z delty podzielić przez 2a przez 2a czyli przez 2 razy 4 tak, tutaj otrzymamy 7 odjąć 1 podzielić przez 8. To jest 6, 6 ósmych. Po skróceniu przez 2 otrzymamy 3 czwarte. No i jeszcze drugie rozwiązanie. Mamy minus. Minus 7 dodać 1. Podzielić przez. Wiecie co? Zróbmy to tak. Z tego skorzystajmy ułamka. To jest 7 dodać 1 przez 8. O. Czyli 8 przez 8 to się równa 1. No i mamy policzone, kiedy te mm, funkcje przyjmują równe wartości. Odpowiadamy, że f od x równa się g od x wtedy i tylko wtedy, gdy x równa się 3 czwarte lub x równa się 1.